Goście, goście, goście w studio. Witam serdecznie pana posła Tomasza Rzymkowskiego, Kukiz 15. Witam serdecznie Zbigniewa Gryglasa, Nowoczesna. Witam państwa. Serdecznie Patryka Jakiego, wiceministra sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość. W Bydgoszczy jest z nami Jan Rulewski, senator Platformy Obywatelskiej. Witamy serdecznie, panie senatorze. Pozdrawiam. Pierwsze pytanie. Marta Golbik, Joanna Augustynowicz, Michał Stasiński, Grzegorz Furgo decydują się opuścić Nowoczesną. Pani Marta Golbik pisze tak. Platforma Obywatelska jest przykładem silnej konsolidacji środowiska ekonomistów, przedsiębiorców, praktyków biznesu, którzy łączą się, by przeciwdziałać postępującej degradacji polskiej ekonomii. Z takich powodów pani poseł twierdzi, że opuszcza Nowoczesną. Poważny kryzys Nowoczesnej, koniec Nowoczesnej. Jak na to patrzycie? Bo wcześniej to wyście przyjmowali posłów z Platformy. Tak, panie redaktorze, ten bilans jest prawie zrównoważony. Myśmy przyjęli kilku posłów. Dzisiaj rzeczywiście czwórka posłów od nas odchodzi. Nie jest to dla nas wielkie zaskoczenie, dlatego że te cztery osoby, ta czwórka od dłuższego czasu podzielała punkt widzenia Platformy Obywatelskiej, prezentowała taki punkt widzenia na posiedzeniach klubu, więc w tym sensie nie jest to dla nas jakieś wielkie zaskoczenie. No ja bym życzył koleżankom i kolegom, że zachowają ten taki charakterystyczny dla Nowoczesnej pewien styl uprawiania polityki, taką świeżość, energię. Pewnie to nie będzie łatwe w takim dużym klubie, jakim jest Platforma Obywatelska. Panie proszę, a czym wy się różnicie pod względem w takim razie programowym od Platformy Obywatelskiej? No bo to z tych oświadczeń posłów nie wynika, nie ma tego rodzaju informacji. Na czym polega różnica programowa między Nowoczesną a Platformą Obywatelską? Tych różnic jest bardzo, bardzo wiele. Taka fundamentalna to w pewien sposób uprawiania polityki. Myśmy przyszli do polityki po to właśnie, by czynić to inaczej. Myśmy przyszli w sprzeciwie do tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska rządziła Polską, zwłaszcza przez te ostatnie 4 lata. No i co, i czterech posłów przechodzi do tej partii, którą... Ja, jeśli pan pozwoli. No i druga istotna kwestia, ale to nie ma dzisiaj naszej zgody na to, by w sposób, jaki ostatnio zaprezentowała Platforma, no licytować się z Prawem i Sprawiedliwością na takie nierealne, nieracjonalne propozycje, które szkodzą państwu. No ale o której propozycji pan mówi? No mówię w tej chwili choćby o tych propozycjach, które padły podczas wystąpienia kandydata na premiera z Wrocławia, który powiedział o 13 emeryturze. To dlaczego głosowaliście za wnioskiem o wotum konstruktywnej nieufności? No i siłą rzeczy w pakiecie za propozycją, którą wygłosił Grzegorz Schetyna. Mówi pan, że jesteście przeciwni, nie ma zgody, a zagłosowaliście za. Już to wyjaśniam, panie redaktorze. Ja powiem to krótko. Gdyby były dwa głosowania, jedno przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, głosowałbym za. Natomiast drugie głosowanie, gdyby dotyczyło kandydata z Wrocławia, głosowałbym zdecydowanie przeciw. Czyli ważniejsze jest, żeby PiS nie rządził, niż żeby rujnować finanse państwa 13 emeryturą. Tak, dzisiaj z naszej oceny sytuacji wygląda to w ten właśnie sposób. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi do takich głębokich zmian ustrojowych w naszym państwie, nie mając do tego Jan mandatu Rulewski, obywateli. Panie senatorze, w Gazecie Wyborczej Wrocławskiej możemy przeczytać, że to osobiście Grzegorz Schetyna negocjował i namawiał jedną z pań poseł, aby odeszła z Nowoczesnej do Platformy. To jest taki sposób budowania tego, o czym mówią członkowie waszego środowiska, czyli Zjednoczonej Opozycji? Panie redaktorze, wspomniał pan o spektakularnych decyzjach. Ja myślałem, że najważniejszą z nich jest upadek maskotki Misiewicza. No, ale ważniejsze skoro pan rządzi niż czterej posłowie? No tak, bo ta postać zasłaniała swoją twarzą całą politykę obronną w Polsce, w cieniu nawet pozostawiając prezydenta. No ale myślę, że mamy już ten upadek za sobą, chociaż należałoby mówić o tych 100 innych Misiewiczach w tej polskiej grupie zbrojeniowej, która popełniła rekordy nie tylko w miłości do armii, do salutowania, ale pobierania wysokich apanarzy, których chyba wielu dyrektorów wielkich przedsiębiorstw popiera. Wracając zaś jednak do tego, co pan telewizom obiecał, a ja muszę się temu podporządkować, do tych zmian kadrowych, to z całą pewnością to twierdzenie, że pan Schetyna podrywał posłów z Nowoczesnej, jest nieprawdziwe. Ja na przykład
znam bardzo dobrze wspaniałego posła z Bydgoszczy, pana posła Stasińskiego. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek składał mu oferty. Więcej, nas bardzo wiele łączy w zakresie uprawiania polityki, kompetencji, nowoczesności tej polityki, otwartości na rozwiązania zagraniczne. I ten akces, czy też ta rezygnacja z Nowoczesnej Partii, jakby nie było jednak sezonowej, która nie umiała stabilizować swojej pozycji. Czyli nie było, może pan to powiedzieć, widzą, że nie było żadnych dyskusji, żadnych debat, żadnych negocjacji, po prostu od momentu, kiedy przewodniczący Nowoczesnej wysłał SMS-a do wszystkich tych czterech posłów, pan wspomniał, czy czworga posłów, pan wspomniał o jednym z posłów, SMS-a z żądaniem odcięcia się, no oni przez godzinę się nie odcięli, to zostali zawieszeni, a następnego dnia przeprowadzili błyskawiczne negocjacje, przyłączyli się do Platformy Obywatelskiej, wcześniej z nikim na ten temat nie rozmawiając. Nie, nie mogę powiedzieć, żebyśmy robili jakąś krecią robotę. A może pan zaprzeczyć, że były jakieś dyskusje? I negocjacje na temat przejścia? Ja nie, z całą pewnością mogę powiedzieć, że w budowaniu doktryny Platformy Obywatelskiej uważaliśmy, że jesteśmy partią środka i wszelkie partie o innych poglądach skrajnych nie mieszczą się w naszych perspektywach rozwojowych. Zwłaszcza, że Nowoczesna jest partią liberalną, przypominającą odległe czasy, no powiedzmy związane z panem profesorem Balcerowiczem z KLD. Myśmy to od tego odeszli. No, ale nie profesor Balcerowicz był waszym przecież sojusznikiem. Nie damy się wypchnąć ze środka, bo jak widać, badania wykazują, że ludzie takiej partii potrzebują. Szanowni Państwo, decyzje personalne również po stronie rządzących. Prawo i Sprawiedliwość powołuje komisję i będzie badało zarzuty względem pana Bartłomieja Misiewicza. Tak jest napisane w tym dokumencie. Czego dotyczą te zarzuty? Bo nie wynika to z samego dokumentu, Patryk Jaki. No myślę, że komisja to zbada i to oceni. Ja wiem tylko, że mamy gigantyczny problem medialny w Polsce, bo przypomniałem sobie, jak na przykład 23-letnią córkę ministra Rostowskiego zatrudnił jako doradcę, nie tam rzecznika prasowego, który często tylko jakby wygłasza komunikaty przygotowane przez zespół, ale doradcę ministra spraw zagranicznych, 23-letnią córkę rostowskiego ministra. I ja nie przypominam sobie, żeby była taka awantura wielka w mediach, jaką teraz mamy, co pokazuje bardzo dużą nierównowagę dalej, jaką mamy w dzisiejszym systemie medialnym. Ale to oczywiście nie zmienia faktu, że myśmy obiecywali, że będziemy inni. I jak rozumiem, teraz partia chce z tego wyciągnąć wnioski. Ja dlatego jestem daleki od takich bardzo radykalnych sformułowań w tym zakresie. Natomiast co do pierwotnego pana pytania dotyczącego tego, co dzieje się w Nowoczesnej, ja chcę powiedzieć, że ja nie widziałem i nie widzę do dzisiaj żadnej różnicy pomiędzy Nowoczesną a Platformą Obywatelską. No wręcz można by powiedzieć, że te partie się różnią tylko nazwą. Senator Rulecki mówi, że to skrajne środowisko. Znaczy, tak, z KLD takie skrajne, jak na przykład Donald Tusk chyba był spoglądował na szefa KLD, jak mnie pamięć nie myli. Dlatego no to widać, że tutaj takie, to jest takie na siłę poszukiwanie sprzeczności, a te partie są de facto takie same. Ale z jednym się chcę zgodzić, bo w którymś z tych oświadczeń posłów odchodzących z Nowoczesnej była mowa o tym, że no, Nowoczesna ma jakby problemy z taką dobrą diagnozą ekonomiczną. Ja się też z tym zgadzam, bo na przykład Nowoczesna twierdziła, ale zrobiła to tak samo Platforma, że nasze programy ekonomiczne spowodują załamanie gospodarki. No i w ramach tej załamanej gospodarki chcę Państwu powiedzieć, że pobory z VAT-u największe w historii, produkcja przemysłowa wzrosła o 9%, ubóstwo no, wyeliminowane prawie o 90% w stosunku do naszych rządów. A propos właśnie tych spółek Skarbu Państwa, szczególnie tych zbrojeniowych, to i Bumar, i Polska Grupa Zbrojeniowa nigdy nie były w tak dobrej kondycji. Dlatego jeżeli się chce, to naprawdę można i perspektywy dla polskiej gospodarki są naprawdę dobre. To pokazuje, że nasi koledzy, mimo że chcieliby uchodzić za fachowców, na gospodarce ale się senator, nie mają. Senator Rulewski, senator Rulewski przed chwilą skrytykował między innymi spółki z branży zbrojeniowej, mówiąc, że tam mają miejsce rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, jeśli chodzi o personalia. Pan mówi, że spółki osiągają świetne wyniki finansowe. No to... Znaczy, bo właśnie, no bo jeżeli są dwie różne opinie, to myślę, że
bardziej taką obiektywną ocenę dają sprawozdania finansowe. I sprawozdania finansowe są bezwzględne dla naszych poprzedników, które pokazują, że nie tylko Bumar i Polska Grupa Zbrojeniowa, ale również LOT, ale również polskie kopalnie wyprowadzamy na proste. Mimo, że Platforma rządziła 8 lat i twierdziła, że nie da się tego zrobić. Okazuje się, że nie mieli racji. Da się, jeżeli się chce walczyć o państwo, to uda się to zrobić. Tomasz Rzymkowski, decyzje personalne i te transfery to są transfery, które również dotyczyły Kukiz 15. Zdaje się, jeden z waszych posłów odszedł również do Nowoczesnej. Dziś jest posłem Nowoczesnej. Jak na te roszady patrzycie? I czy to nie takie dość odległe? To jest pytanie, jak na to patrzą zwykli wyborcy, zwykli Polacy, bo to jest gorszące dla wielu osób, wyborców, tych posłów, którzy no, od 89 roku, od częściowo wolnych wyborów dokonują takich roszad, zmian koszulek klubowych, zmieniają przynależność partyjną. I to jest takie oszukiwanie wyborców, no bo idziemy jednak pod szyldem określonego ugrupowania w dniu wyborów, podczas kampanii, czyli w tych tygodniach poprzedzających akt wyborczy, mówimy, co to my nie zrobimy w ramach naszego przyszłego klubu i naszej aktywności, a następnie dokonujemy no, gwałtownej wolty i przynależności, no i wystawiamy tych naszych wyborców, czasem szereg osób, które pracują na ten sukces. Dla mnie to jest bardzo niezrozumiałe i między innymi ten problem rozwiązuje postulat jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli możliwość odwołania takiego posła, no bo on dostał mandat z ramienia Nowoczesnej, Kukiz 15. No tak, ale jeśli będzie jednomandatowy okręg wyborczy, to poseł, który zostanie wybrany niezależnie od tego, z jakiej będzie wybrany partii, to będzie posiadał ten mandat i w trakcie trwania tego mandatu. Ale ludzie decydując o postawieniu znaku X przy danym nazwisku, wiedzą, że to jest osoba reprezentująca jakiś konkretny światopogląd. Jeśli ona zmienia radykalnie, a tutaj akurat jeśli chodzi o posłów Nowoczesnej, radykalnej zmiany poglądów nie ma, bo ja się nie zgodzę, albo się zgodzę, tylko że to wtedy będzie oznaczało, że Nowoczesna w zasadzie przestanie istnieć, bo jest wielu posłów Nowoczesnej, no, którzy no, jawnie popierają Platformę Obywatelską. No, niedawno szanowni panowie, wypowiedź pana posła Misiło, który powiedział, jakby Platforma wystawiła worek ziemniaków, to i tak byśmy poparli. Więc no to jest, bym powiedział, takie bardzo głębokie oddanie partii matce Platformy Obywatelskiej. Panowie, dziś ten wątek się już pojawił. Opublikowane dzisiaj informacje dotyczące wyników finansowych. No i też w kontekście tego oświadczenia pani poseł Golbiak. Mamy do czynienia z rekordowymi dochodami z VAT-u na poziomie 40% wzrostu rok do roku. Mamy wyniki finansowe spółek. PKN Orlen zwiększa swój zysk o 2,5 miliarda złotych. Spółka PLL LOT w tej chwili notuje zysk 125 milionów złotych. Polskie Linie Lotnicze za 2016 rok to jest 300 milionów złotych. No mamy do czynienia z tego rodzaju informacjami. Zbigniew Gryglas, z czego one zatem wynikają? To jest efekt rządów, czy to się dzieje wbrew temu i pomimo tego, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość? Pan minister, wymieniając tą listę sukcesów, zapomniał dodać, że w tym samym okresie, w tym samym czasie zadłużenie naszego państwa wzrosło o ponad 90 miliardów. W tym te czasie, zyski spółek to jest efekt zwiększenia zadłużenia państwa? Nie mówię w tej chwili o zyskach spółek, mówię o sytuacji budżetu. I to nas ciągle niepokoi. Te spodziewane, bardzo wysokie wzrosty wpływów podatkowych, zwłaszcza z VAT-u, no nie następują, one są nieznacznie tylko wyższe, więc tutaj 40% to jest tutaj nie mamy do czynienia z taką radykalną poprawą. Mnie cieszą mimo wszystko te wyniki spółek, bo to jest, my nie jesteśmy partią, która mówi im gorzej, tym lepiej, ale chcemy poznać te wyniki w dłuższym okresie, by móc stwierdzić, czy to rzeczywiście są wyniki autentyczne, czy też doszło Jana tutaj Rulewskiego do pewnych... Te wyniki cieszą, oceniaj pozytywnie. Jaka jest tego geneza? Bardzo proszę.
tak cieszą, bo są potwierdzeniem tego całego procesu już od 1989 roku, że zmiany, które wprowadziło kilka rządów, procentują co roku wzrostem. Nie jest tak, że to jest sukces rządu PiS-u. Przecież sam rząd PiS-u dowodzi, że na przykład inwestycje, które są no, kulą u nogi w tej chwili ekipy PiS-u, to dowodzi, że inwestycje to długi proces, wobec tego dopiero efekty zauważy się za parę lat. Ale też nie jest prawdą, że zmiana ministra gospodarki wywołuje natychmiastowe impulsy wzrostu. Panie senatorze, to ja tylko poproszę o kontynuację. No właśnie, bo ja o tą kontynuację chciałem dopytać. Założeń, które podłoży między innymi wpłynęła w bardzo dużym stopniu 8 lat pracy. PKP Intercity osiągnęło historyczny wynik na poziomie 1,77 miliarda. To jest o 24% więcej w roku 2016 niż w 2015. Ponadto przewoźnik po raz pierwszy od wielu lat ma dodatni wynik finansowy, bo jeszcze rok wcześniej, kiedy wy rządziliście, miał wynik minus 56 milionów złotych, a za następny rok jest już na plusie o podobną kwotę. No to chce pan, panie redaktorze, twierdzić, że jak teraz znowu wymienimy w tej grupie zbrojeniowej pana Misiewicza na innego, to znów wyniki wzrosną o 8%? Nieprawda. Jest to efekt takich ważnych zmian w gospodarce, otwarciu się polskiej gospodarki, bo tu zapomniano powiedzieć o eksporcie. Zapomniano z drugiej strony powiedzieć o kolejnym sukcesie, bezrobocie. Ja byłem na giełdzie pracy, pytają przedsiębiorcy, panie senatorze, przyjmiemy 100 ludzi. Niech pan ich przyprowadzi. To są rzeczywiście efekty poprzednich rządów, rozbuchanej maszyny gospodarczej, którą konsumuje rządy PiS. No to jeszcze krótki komentarz posła Jakiego do tej sprawy, choć już o wynikach finansowych mówił senator Rulewski, mówi to zasługa Platformy Obywatelskiej, no tak, że macie dzisiaj te zyski. Ja przypominam panu senatorowi, że jak w 2007 roku oddawaliśmy władzę, to zadłużenie w stosunku, dług Polski w stosunku do PKB wynosił 44%. Jak wyście oddawali władzę, to już 56. A widzów informuję, że pan poseł spogląda w telefon i dlatego ma opuszczoną głowę. Bo chcę posłużyć się precyzyjnie danymi. Dodatkowo chcę przypomnieć, że ja pamiętam, jak byłem w opozycji i wielokrotnie pytałem was na komisjach, czy LOT może przynosić zyski, czy Bumar może przynosić zyski. Byście mówili, absolutnie, że to się nie da, że to jest jakby, to jest kwestia, że to są zlecenia rządowe i to nie da się tego zrobić. Jak mówiliśmy, że 500+ da się wprowadzić, mówić absolutnie, to zrujnuje państwo i tak dalej. Okazuje się, że nie mieliście racji, wszystko dało się zrobić i polska gospodarka ma się dużo lepiej niż miała się do tej pory. A najgorsze w tym wszystkim jest to, szanowny panie pośle, że nie potraficie uczciwie przyznać, że mieliśmy rację. Jeżeli dzisiaj ktoś sugeruje, że manipulujemy na przykład rachunkami czy danymi giełdowymi, to znaczy, że nie rozumie ekonomii i nie wie tego, że nie mam wpływu na biegłego rewidenta, szanowny panie pośle, i nie mam wpływu na to, w jaki sposób zostanie oceniona kondycja finansowa spółek giełdowych. Państwo, chciałem spytać jeszcze o kwestie związane bezpośrednio z wymiarem sprawiedliwości, bo mamy w studiu i prawników, i wiceministra sprawiedliwości. CBA przejrzało oświadczenia majątkowe sędziego Żurka po jednej z publikacji Superekspresu, który mówi o kilkudziesięciu nieruchomościach, których właścicielem jest ten sędzia. Czy to panów w jakiś sposób dziwi? Czy to jest działanie, które powinno mieć miejsce, czy nie? Najpierw Patryk Jaki, później pan Tomasz Żydowski. A wcześniej pan sędzia Żurek twierdził, że ktoś mu przecina opony w samochodach i jeszcze wcześniej twierdził, że znaczy żądał od swojej córki zwrotu nadpłaconych alimentów. Ja chcę tylko zaprzeczyć jednej informacji, która się pojawia, że pan sędzia Żurek jest tajną naszą bronią. Ja absolutnie twierdzę, że nie. Tomasz Rzymkowski, może po prostu od dawna powinny być jawne oświadczenia majątkowe sędziów, to nie byłoby tego rodzaju zdziwień, bo to jest swego rodzaju zdziwienie, no, że tak duży majątek posiada sędzia, co prawda znany, co prawda szanowany, będący w zawodzie od lat, ale 20 kilka nieruchomości robi wrażenie przynajmniej na tabloidach. Czy znaczy, na Tomaszu Rzymkowskim robi wrażenie? Dokładnie. Szanowni Państwo, ja byłem zwolennikiem jawności oświadczeń majątkowych. Te oświadczenia majątkowe były już składane przez lata przez sędziów, tylko one nie były ujawniane, one były kierowane do prezesów sądów apelacyjnych i były do wglądu służb specjalnych. Czy ta zmiana powinna zostać wprowadzona? Znaczy, no, ja byłem zwolennikiem, dlatego uważam, że to jest dobre rozwiązanie.
rozwiązanie, że opinia publiczna mogła zobaczyć, jak wygląda majątek sędziów. Natomiast tu, w tym konkretnym przypadku, ciekaw jestem, z czego to pochodziło. No bo to, że ktoś ma 20 działek w Polsce, o niczym nie świadczy. Zbigniew Gryglas, jak na to patrzy? No rzeczywiście te oświadczenia były składane i tutaj rola służb państwowych, które powinny weryfikować tego typu oświadczenia. I w tym aspekcie rzeczywiście zawiodło państwo, zawiodły jego służby i tak trzeba powiedzieć. Natomiast ja myślę, że te przypadki, które są dzisiaj wymieniane jeden za drugim, no to jest taka... To jest taka celowa praca nad tym, by pokazać, Rulewski, by zdyskredytować wymiar sprawiedliwości, sprawie. Tak, żeby dokonać się zmian. Bardzo proszę, właśnie pana wywołuję do głosu. Senator Jan Rulewski. I prosić o to, panie redaktorze, żebyśmy na oczach całej opinii publicznej, a słucha parę milionów nas, nie prowadzili śledztwa, domysłów, donosów na to, kto w Polsce po 30 latach już gospodarki rynkowej, ile ma działek, bo to do niczego nie prowadzi. Czyli CBA nie powinno prowadzić kontroli, a Super Express nie powinien pisać tego tekstu, rozumiem. Jak prowadzi działalność gospodarczą, to może nie ale myślę, że cele. Telewizja publiczna wiemy, ile to jest coś więcej niż Super Express. Mnie na przykład nurtuje, skoro już jest obecny pan minister Jaki, dlaczego nikt potwierdza, że 40% więźniów skazanych nie odbywa wyroków w więźnieniach. Ale rozumiem, że kwestia sędziego Żurka pana nie dziwi, obserwuje, że zamierza parę tysięcy ludzi zamknąć. Niech odpowie na to pytanie, jak wymiar sprawiedliwości, która ma być nieuchronna kara, okazuje się, że NIK potwierdza, że 40% więźniów nie przybywa pan minister do Patryk, jaki kiedyś dzisiaj brakowało miejsc, informował, a teraz jest nadmiar pustych miejsc otwarciu cela. Kolejnej instytucji, w której więźniowie mają pracować. Tego rodzaju projekt wprowadziliście na koniec. To jest skuteczny sposób i no może odpowie pan też na to, o czym... No panu posłowi wszystko się pomyliło. Oczywiście nie chodzi o procent, tylko chodzi o tysiąc i za waszych czasów było tego więcej. I jakby pan mówił o 40% więźniów, jeżeli w Polsce jest 75 tysięcy, więc to jest po prostu niemożliwe. Natomiast ja chcę powiedzieć jeszcze jedno. Proszę przeczytać. Jak odpowiadałem jak przychodziłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, o tym, że to więźniów pracowało najmniej w Polsce, w Europie. I mi politycy Platformy twierdzili, że nie da się tego zmienić. Co się okazało? Wprowadziliśmy program rządowy Praca dla Więźniów i okazuje się, że Platforma nam zostawiła około 20 tysięcy pracujących więźniów. Dzisiaj pracuje już 32 tysiące więźniów i gonimy światową czołówkę. I jak się chce, to można. Za waszych czasów każdy obywatel, bo porządkowanie państwa nie polega tylko na tych rzeczach spektakularnych, to znaczy na przykład 500 programie 500+, ale polega przede wszystkim na tym, żeby takie sprawy po was porządkować. I chcę powiedzieć, że za waszych czasów każdy obywatel ponad 3 tysiące miesięcznie płacił na utrzymanie więźnia. Za naszych czasów całe szczęście te koszty spadają. Patryk Jaki, Tomasz Rzymkowski, Zbigniew Gryglas, Jan Rulewski. W pierwszej części minęła 20. Druga część przed nami. Niemiecka policja zatrzymała jednego z dwóch podejrzanych w związku z wczorajszym zamachem na autobus z drużyną Borussii Dortmund. Prokuratura bada wątek islamistyczny, bo jeden z listów znaleziony w pobliżu miejsca zamachu, według mediów, zaczyna się od słów "w imię Allaha". W trakcie dotychczasowych ustaleń skoncentrowaliśmy się na dwóch podejrzanych wywodzących się z kręgów islamistycznych. Przeszukano ich mieszkania i jeden z podejrzanych został tymczasowo zatrzymany. W Niemczech tu jest wszystko jak najbardziej uciszane, zaciaszane. Najlepiej by to podmietli pod dywan, żeby się tutaj wszystko pięknie układało. Tylko jak najmniej powiedzieć, że praktycznie nic się nie stało. Szacuje się, że po tym jak kanclerz Angela Merkel bez żadnych podstaw prawnych otworzyła migrantom drzwi do Europy, na stary kontynent przybyły ich 2 miliony. Nie można wyjść z dzieckiem. To jest strach przed tym, co oni wyprawiają. Siedzą na tych wszystkich ławkach, oglądają, przeglądają, uśmiechają się, robią zdjęcia. To jest filmowanie małych dzieci. O tym telewizja nie mówi, niemiecka. Między znajomymi ustalamy taką wersję po prostu, że będziemy się trzymać w kupie.
Ale Telewizja Polska mówi o sytuacji nie tylko w Niemczech, ale również w całej Europie. Między innymi wczoraj mówiliśmy o zamachu w Dortmundzie. Dziś już w ten sposób mówią również niemieckie służby, ale wcześniej nie mówiły w ten sposób. Witam serdecznie gości. Jest z nami Witold Repetowicz, ekspert do spraw terroryzmu Defense 24. Są z nami pan profesor Bohdan Musiał, historyk, który jest w Niemczech, i jest z nami Witold Gadowski, również ekspert od spraw terroryzmu, dziennikarz śledczy, łowca smoków, to tytuł jego programu w Telewizji Polskiej. Pierwsze pytanie kieruję do pana profesora Bohdana Musiała. Dlaczego tak dużo czasu zajęło niemieckim instytucjom wypowiedzenie słowa zamach, w czasie, kiedy od samego początku słyszeliśmy o liście? List zaczynał się od słów w imię Allaha, a mimo wszystko przez 24 godziny słyszeliśmy przeróżne teorie, od wojen kibiców, którzy zaczęli nagle podkładać pułapki pod autobusy niczym w Iraku, po informację, że lewacka Antifa w proteście przeciwko temu, że populiści prawicowi są obecni na stadionach, również zaczęła stosować coś więcej niż tłumaczenia słów Martina Schulza czy Jean-Claude Junckera. Profesor Bohdan Musiał. Dzień dobry. Są tutaj dwie rzeczy istotne. Niemieckie media starają się jakby ten aspekt tych zamachów, tego zagrożenia terroryzmem islamskim jakby no, nie eksponować zbytnio. To było też słuchać i widać. To jest jedna sprawa, czy jest jakby polityka państwa, rządu i mediów, oczywiście, no, rzeczywiście jest zgrajszaltowane, to nie ma dwóch zdań na ten temat, to widać gołym okiem. Staram się właśnie nie eksponować tego problemu, to jest jedna, ale druga sprawa jest przy tym zamachu, że są pewne jakby, no, jest dosyć duża różnica i jest niepewność, czy to rzeczywiście jest zamach islamski, ponieważ jakby nowa skala tych zamachów, ponieważ ten zamach jest przygotowany z dużą precyzją, wymagał dużej pracy, rozpoznania terenu. To nie był zamach typu Amri, który porwał, za przeproszeniem, to nie było łatwe też, ale porwał ciężarówkę i wjechał w tłum w Berlinie. Czyli teraz jak to było w Szwecji, czyli to można było ad hoc zorganizować taki zamach. To tak często było, czyli zmajstrowano jakąś bombę i wysadzono się z nią. Tutaj było systematycznie przygotowane, rozpoznanie terenu było i uderzenie było, to co jest istotne, uderzenie było no, taki w symbol, czyli w drużynę piłkarską, w całą drużynę piłkarską, czyli Borussia Dortmund. I to byłoby symboliczne. I ja mówię szczerze, jak zacząłem dochodzić te informacje o przebiegu, to sam zacząłem mieć wątpliwości, czy to jest rzeczywiście islamski zamach. Witold Repetowicz, tak jak patrzy na te informacje, bo niemieckie służby już podają kontekst związany z atakiem o charakterze islamskim. Witold Repetowicz w studiu w Warszawie. Ja tutaj widzę bardzo duże podobieństwo do, wbrew pozorom, podobieństwo do zamachów w Londynie. Ze względu na to, że co prawda jest zupełnie inna metoda wybrana zamachu, ale zasadniczy cel jest podobny. To znaczy przypomnę, że w Londynie tak naprawdę zasadniczym celem, który został zresztą osiągnięty, nie było zabicie już tam ludzi, tylko sparaliżowanie prac parlamentu brytyjskiego. Parlament został ewakuowany, to było dość głośne i widoczne, a więc działalność ta terrorystyczna wpłynęła na funkcjonowanie państwa. W tym wypadku również, mimo że teoretycznie ofiar praktycznie nie było, to odwołano mecz, czyli to wpłynęło na... No i cel był właśnie też taki symboliczny, tak? Drużyna piłkarska, czołowa drużyna piłkarska, więc tutaj te koncentrowanie się na celach, a nie na środkach wydaje mi się być kluczowe. Natomiast warto też pamiętać o tym, że poza zamachami islamskimi, to w ostatnich latach, poza kilkoma przypadkami, praktycznie nie ma innych zamachów. Tym bardziej, skąd w takim razie tego rodzaju... Są co prawda w 2015 roku, bo nie mam statystyk z 2016, ale w 2015 roku 71 osób zginęło w zamachach na terenie Europy, z czego 70 w zamachach islamistycznych, a jedna w zamachu lewackim. Tylko że Witold Gadowski, w tej samej sprawie, metoda
tego zamachu, to jest jednak, o czym mówił przed chwilą pan profesor Musiał, to jest nowum, jeśli chodzi o teren Europy, bo to jest metoda ataku, którą owszem, bardzo dobrze znają, ale wojska z Iraku i Afganistanu, bo ładunki wybuchowe przy trasie przejazdów patroli są i były stosowane jako broń w trakcie tych dwóch wojen, między innymi. Witold Gadowski, jak czyta to, co się wydarzyło? Ładunek wybuchowy dzisiaj może stworzyć amator, posługując się wiedzą i instrukcjami, które są w internecie. To nie jest problem. Problem to metoda odpalenia we właściwym momencie i czasie tego ładunku. I tutaj można się dopatrywać już jakiejś fachowości w tym. My niewiele wiemy na temat tego, co się tam zdarzyło, jak to się zdarzyło, jakie to były ładunki, więc trudno tak dywagować, po prostu będąc zawieszonym w próżni. Warto jednak powiedzieć o jednej rzeczy. Kalifat al-Bagdadiego, samozwańczy kalifat al-Bagdadiego kończy się. To jest kwestia 2 miesięcy może, upadnie Mosul. Za chwilę rozpocznie się ofensywa wojsk Asada na Rakkę, stolicę państwa islamskiego. Więc siłą rzeczy ludzie odpowiedzialni za te struktury stają się coraz bardziej radykalni i ten terroryzm stanie się wyspowy. Czyli najtrudniejszy do przeciwdziałania, jeżeli chodzi o służby specjalne. Bo trudny do wyłapania. Nie ma po prostu koneksji pomiędzy różnymi wyspami tego terroru. Natomiast, co jest ważne dla nas, ogłoszona została instrukcja i w internecie ona jest kolportowana, że należy atakować w święta Zmartwychwstania Pańskiego. Czyli teraz. Teraz należy nasilić kampanię terrorystyczną i należy posługiwać się wszystkim, co jest pod ręką, żeby zabijać kufar, czyli niewiernych. Wszystkim, co jest pod ręką. I zwracam uwagę na bardzo popularny w środowiskach młodzieży islamskiej film, rozpowszechniany przez państwo islamskie, na którym pokazywani są niepełnosprawni, którzy wsadzani są do samochodów wyładowanych trotylem i mają tylko taką sprawność, żeby kierować tym samochodem i ginąć jako Bogdan samobójcy. Panie profesorze, to jest nowa ideologia. Chcieliśmy dopytać jeszcze o kwestię, która nas tutaj w telewizji polskiej by zaskoczyła. Cała masa telefonów, jakie otrzymywaliśmy od Polaków mieszkających w Niemczech, którzy mówią, niemieckie media nie informują o tym zamachu, nie mówią o tym. Dlaczego tak jest pańskim zdaniem i dlaczego tak było wczoraj? Potem było w jakiś sposób przekaz, było to, że było czuć, że jednak za tym tutaj zamach islamski, ponieważ jaki przekaz? Znaczy, czytamy to, czego się nie mówi. To jest obawa o skalę. I tutaj jeden z kolegów, rozmówców powiedział o nowum. I ja się tego właśnie obawiam, że to jest nowum, że to jest następny etap tych zamachów. Jeżeli zamach islamski, to na to ja też przypuszczam, ale to byłby nowum, inna skala i jeszcze bardziej niebezpieczna. I ja sądzę, że oni się tego bardziej boją, te media, jeżeli zaczną o tym analizować, rzeczywiście się okaże, że to był zamach islamski, no to już naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. Jest niebezpiecznie, jest zaniepokojenie, ale już media nie będą w stanie tego przykryć i to będzie miało, oczywiście my mamy w Niemczech wybory, znaczy są wybory w maju, są wybory krajowe są, ale są decydujące wybory teraz we wrześniu. Witold Repetowicz, ten wątek wyborczy na koniec, jeszcze krótka wypowiedź, jeszcze krótko również Witold Gadowski, on będzie miał wpływ na niemieckie wybory, ten zamach i cała ta seria, bo tak na nią należy patrzeć. Ten konkretnie zamach, myślę, że tylko jako element większej całości będzie miało, no bo wiadomo, powszechnie wiadomo, jakie są źródła. No tutaj nie jest jakąś nowością to, że media niemieckie mataczą przy takich No ale czy mataczą w takim razie właśnie ze względu na te wybory? Ostatnia myśl w takim razie Witold Gadowski na koniec, ten wątek. Ja tę sytuację pokazywałem w jednym z odcinków właśnie serii Łowcy Smoków, który miał miejsce, odbywał się w Berlinie. I mogę powiedzieć tyle. Niemieckie służby znakomicie opanowały kontrolowanie radykalnej opozycji. Tak skontrolowały na przykład ruch Pegida, który w końcu ośmieszyły. Ale nie potrafią ciągle zapanować nad tą masą uchodźców, która tam działa. Więc czy kalendarz wyborczy ma wpływ na to, co się będzie działo? Tak, oczywiście, bo przeciwnicy pani kanclerz, czy też dużej koalicji, która może powstać,
będą wykorzystywać wszystkie zdarzenia, nad którymi nie panują służby. A zatem dziękujemy. Z drugiej strony, służby będą chciały skompromitować opozycję. Bogdanowi Musiałowi, dziękujemy Witoldowi Gadowskiemu, dziękujemy Witoldowi Repetowiczowi. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Do zobaczenia.